Państwa, przed kilku dniami zapowiadałem, że Komisja Petycji przyjmie dokument na temat stosunków tzw. Jugendamtów do dzieci z rozbitych małżeństw niemiecko-narodowościowych, przede wszystkim niemiecko-polskich. Chodzi o to, że wpłynęło do Komisji Petycji, której jestem przewodniczącym, wiele skarg, że Jugendamty stosują dyskryminację narodowościową. Otóż właśnie 20 stycznia tego roku, czyli przed kilku dniami, Komisja Petycji przyjęła dokument, w którym wzywa Jugendamty, żeby przestały dyskryminować ze względów narodowościowych dzieci z tych rozbitych małżeństw i ich nieniemieckich rodziców. Również domagamy się od władz niemieckich, żeby poddały Jugendamty określonej kontroli demokratycznej, kontroli parlamentarnej, na przykład Bundestagu lub parlamentów krajowych. Domagamy się również, żeby władze niemieckie wskazały Jugendamtom, jaki jest zakres ich obowiązków, bo dzisiaj Jugendamty są wszechwładne. Za dużo było przypadków potwierdzonych w naszym dokumencie. My to stwierdzamy kategorycznie, że jest poza dyskusją, że te wypadki są prawdziwe i że to nie jest tylko imaginacja rodziców. Mamy nadzieję, że wydanie tego dokumentu przez Komisję Petycji będzie miało swój wpływ i że na apel Komisji Petycji władze niemieckie odpowiedzą w odpowiedni sposób i ich stosunek do dzieci z rozbitych małżeństw niemiecko-narodowościowych, a przede wszystkim niemiecko-polskich, ulegnie zmianie na lepsze. Tyle na dziś.